Cześć, z tej strony Asia z Needle Twill. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego małego poradnika dotyczącego haftowania. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykonać węzły francuskie, czyli francuskie supełki. Na początku może wydawać się to trochę skomplikowane, ale jeśli będziesz podążać krok w krok za moimi instrukcjami, okaże się to naprawdę proste. Szykujemy igłę z nitką. Wbijamy igłę od spodu. Przeciągamy ją. I teraz pokażę Wam na początku szybko, potem wolniej. Robimy ciach, ciach. Wbijamy igłę tu. Naciągamy, przytrzymujemy, przeciągamy i zrobił nam się supełek. A teraz będzie powoli. Wbijamy igłę od spodu. Przeciągamy ją. Chwytamy za nić z tej strony. Igłą atakujemy tutaj. I musimy opleść igłę dwukrotnie, albo jeden raz, jak wolicie. Zróbmy na razie dwa razy. Raz, dwa. Mamy nić oplecioną, uważamy, żeby się nic nie zsunęło. Igłę wbijamy w miejscu, gdzie zaczęliśmy nasz haft, albo bardzo bliziutko. Przeciągamy igłę. I teraz zobaczcie, tutaj prostujemy, naciągamy, żeby ten supełek był przy materiale, przytrzymujemy kciukiem, żeby nam się nic nie zsunęło i przeciągamy igłę w ten sposób. Zobaczcie, że francuskie supełki mogą być idealnymi środkami kwiatów. Albo możemy za ich pomocą wyszyć na przykład łubin. Może gipsówkę. Ale w zasadzie co tylko chcecie. To mogą być też krople spadającego deszczu. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni. Zaraz tak dla przykładu pokażę Wam, co się stanie, jeśli większą ilością razy okręcimy igłę. Raz, dwa, trzy. To oczywiście supełek będzie grubszy, większy. Może tutaj akurat nie widać za bardzo, żeby był spektakularnie większy, ale zaraz Wam pokażę. Może więcej razy okręcimy. Trzymamy igłę. Raz, dwa, trzy, cztery. Wbijamy w miejscu tutaj, gdzie wbiliśmy igłę poprzednio. Naciągamy, przytrzymujemy paluchem i przeciągamy. I jest troszeczkę większy. I tak dalej, i tak dalej. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku mojego małego poradnika dotyczącego haftowania. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i obserwuj mnie na Instagramie i Facebooku, bo tam pojawiam się praktycznie codziennie. No i pochwal się swoimi efektami prac, to wtedy udostępnię Twoje zdjęcie, pokażę innym. No i cóż, do zobaczenia!